Single tracki dla rowerów, run tracki, absolutna nowość w górach dla biegaczy. Nieważne, jak wiele mamy czasu w wakacje, warto ten czas wykorzystać i spróbować zrobić coś po raz pierwszy dla siebie. I my Państwu w Świeradowie pokażemy takie możliwości. Lubisz rowery? Lubisz jeździć na rowerze? Tak. Ja też umiem szybko jeździć. Szybko umiesz jeździć na rowerze? A pojeździłbyś ze mną na rowerze też? Tak. Czyli co, popuszczamy się i lecimy na rower? O, i to jest chyba coś, co ja będę potrzebować. Młodego tu zapnę? Zapnę młodego. Oczywiście, pasami. Dobra. Ale Nikodem chyba świetnie jeździ na rowerze, tylko potrzebuje taki do odpychania się. O, czyli taki. Myślę, że ten będzie najlepszy. Dobra, to zabieram. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Nikodem, lecimy! W Świeradowie Zdroju mamy do dyspozycji blisko 20 km tras, a wśród nich także takie, które są dostosowane do każdego wieku i do każdych umiejętności. No single w Świeradowie są jak narkotyk. Jak się raz przyjedzie, to później człowiek się zakochuje i chce zawsze i chce więcej, nie? Tak więc staram się kilka razy w miesiącu tutaj odwiedzić trasy i pobrykać, nie? Albo samemu na trudniejszych trasach, albo z brzdącym na zielonym szlaku, który jak widzimy jest przygotowany dla najmłodszych gości. Jak to wszystko jest zorganizowane, by móc przekonać takich malkontentów, że właśnie tu i właśnie teraz. Zaraz jedziemy, brachu, nie bój się. Trasy są tak skonstruowane, że one są w formie pętli. Także jak zawsze wrócimy do miejsca, z któregośmy wyjechali, także trudno jest się zgubić i nie ma, że jedzie się na przykład z punktu A do punktu B, tylko zawsze jest naokoło. Hotele dają mapy z trasami, hotele wypożyczą rower, wypożyczą kask, wskazówki, także spokojnie, jakby nawet jak nie planuje się przejechać na rowery, to można w trakcie pobytu szybko sobie to zorganizować i bezpiecznie zaznać i poznać polskie i czeskie single tracki. Wystarczy przyjechać i spróbować, a na pewno Państwo nie pożałują. Wydawało mi się, że tego typu miejsca przeznaczone są dla osób dorosłych, zwłaszcza dla nas kobiet. Błąd. To jest pierwsze w kraju tego typu miejsce, Baby Eco Spa, gdzie z zabiegów bardzo poważnych mogą skorzystać najmłodsi. Zapraszam za mną. Pachnie ciepło, cudownie, jest bardzo ciepło. I jak wygląda takie dziecięce spa? Po takiej długiej wycieczce rowerowej to chyba fajnie tak, co? Podoba Ci się w pianie? Co możemy dzieciakom zaoferować, Pani Żaneto? Nasze zabiegi dedykowane są dla dzieci z atopowym zapaleniem skóry. Mamy tutaj do dyspozycji kąpiele, pielęgnację całego ciała, masaże. Zabiegi wykonywane są na ekologicznych kosmetykach z certyfikatem eko, które nie podrażniają skóry dziecka. Czyli to nie tylko relaks i zabawa, tak jak widzimy w przypadku Nikodema, ale oczywiście, jeśli dzieci mają problemy skórne, to tego typu zabiegi mogą jak najbardziej odbudowują płaszcz hydrolipidowy. No i wyjmijmy tu, drodzy rodzice, takie dziecko z piany, jak już wejdzie. No możemy próbować, czyli do zobaczenia za rok. Dziecięce spa ma jeszcze jedną zasadniczą zaletę. Kiedy najmłodsi świetnie bawią się w pianie albo odpoczywają na masażu, to jest czas, żeby zrobić coś tylko dla siebie.
na termometrach gdzieś 20 kilka stopni. Bardzo przyjemna pogoda, by poćwiczyć. Wypożyczyłam kijki i próbuję spacerować w ten sposób. I tak właściwie nie do końca wiem, po co mi te kijki. O, ale pan tak idzie zawodowo. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, no ja że... idę jakoś inaczej zupełnie i w ogóle mam wrażenie, że to mi jest niepotrzebne. Czasami tak się zdarza, że kije nam mogą przeszkadzać. Ale to wynika z tego, że nie umiem? Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie wynika to z tego, że kije sprawiają problem, tak? W przechodzeniu i nam przeszkadzają czasami w wykonywaniu naturalnych ruchów. No dobrze, ale po co mi te kije? A po co mi te kije? Kije mają tak naprawdę za zadanie poprawić funkcjonowanie naszego organizmu. Mają tak naprawdę odciążyć nasze stawy, mają tak naprawdę odciążyć nam głównie kręgosłup, mają spowodować, że nasze ciało w większej mierze będzie pracować, poruszamy większą ilość mięśni, która będzie sprawiała, że nasze całe ciało będzie się wzmacniać. Kije muszą być między stopami pod pewnym kątem. Tutaj kąt nie może być większy niż kąt 90 stopni. Mierzę. Mniej więcej. Czyli taki lekko na wyprostowanej dłoni. I teraz jak zwykłym chodzie, naturalny ruch. Prawa ręka z lewą nogą i odwrotnie. Hop, stawiam sobie. Jedna ręka jest z przodu, jedna z tyłu. I ta powinna być tak naprawdę z tyłu wyluzowana. Okay. I teraz przemieszczam sobie i stawiam znowu kroczek. Daleki krok. I ta dynamiczny. Jest wyluzowana. I ta jest teraz wyluzowana. Kije Nordic Hocking bardzo dobrze wpływają na nasze plecy, na nasz cały grzbiet. Wzmacniają mięśnie obręczy barkowej, mięśnie grzbietu, mięśnie ramion, przedramion, pośladków. Tak czyli naprawdę ten trójkąt stresu, co to sobie go hodujemy miesiącami, tak, to jest właśnie tu się luzuje. To co, może od słów do czynów. Tak, tylko... Ruszamy? Właśnie nie. Spróbujemy sobie pod górkę, może być całkiem przyjemnie. Czekaj, jak to było? Prawa ręka z lewą nogą lub odwrotnie. I tu luz? To jest taki naturalny krok, kiedy się tak idzie sobie. Znowu zróbmy się... mały trening bez wbijania kijków w ziemię. Dobra. Okay? Dobra. Luźny krok, troszkę dłuższy, dynamiczny i odpięty. No. Okay? Dobra. Od lewej czy od prawej? Od lewej. Dobra, dobra. To nie. Dobra. Te kąty muszę tak. się skupić. Te kąty, żeby były... 90. Mniej niż 90. Dobra. I można oddychać. A, zapomniałam. Jest to wskazane. Jest to przyjemnie, jak się oddycha. Mimo tego, że będę nieco do przodu pochylony, to patrzę dalej przed siebie. OK? Dobra. I to jest idealna praktycznie pozycja. Z tym, że jest to kijek, to bym troszeczkę właśnie w tym. Dobra. OK? Najpierw jeszcze bardziej, żeby ten kąt był tutaj. O, a, tak? Kąt żeby jeszcze. Nie był kąt ostry, rozwarty. No nie jest to? Gotów start, okej? Okay? To startujemy? Chodźmy. Dobrze, i czekaj. Ciach. Ciach. Tak, patrzymy do przodu. Do przodu. Tak. I oddychamy. Tak. I oddychamy. I patrzymy na drzewa łąc dla. A czemu wy kręcicie ją, jak my się tu po prostu... Aha. A to was kręcimy? A to was kręcimy? Przejście szlakiem izerskich tajemnic to najpiękniejsza baza, jaką możemy sobie wyobrazić. Czarci Młyn. Zapraszam do jego odwiedzenia. Też lubię na nie patrzeć. Prości ludzie na wsi nie byli w stanie sobie wyobrazić, jak ten młyn funkcjonuje, dlatego wierzyli, że właśnie na tym kole młyńskim siedzi czart. Tomek mnie zostawił, ale polecił ćwiczyć. Ćwiczyć w takim miejscu jak to. To trasa przeznaczona zarówno dla rowerzystów, jak i dla biegaczy. Można też tu spacerować się z kijami, co kto lubi. Miejsce jest genialne. Tak czy inaczej, poruszajmy się. Widoki przepiękne. Będę trenować. Bambar! Ale Świeradów Zdrój to także takie miejsca jak to u Bacy Łukasza. Trochę jest nierealnie jak na Góry Izerskie, zupełnie jakbyśmy się przenieśli na Podhale. Absolutnie nie. Tutaj jest bardziej bukowina rumuńska, więc w tą stronę bym trochę szedł. Natomiast faktycznie, no dla was miastowych może być trochę nierealnie. Away!
A po jakiemu mówisz? Po angielsku. Away to taka komenda, żeby pies szedł przeciwnie do kierunku wskazówek zegara. Takie banalnie proste. Generalnie do owiec wystarczą cztery komendy, czyli zgodnie z wskazówkami zegara, przeciwnie do kierunku wskazówek zegara, podejdź i połóż się. Dobrze, a jak ja bym mnie zawołała, to one coś zrobią? Ale nie wołam ich, ja wołam do psa. Do ciebie można tak po prostu wpaść z grupą, z rodziną, zobaczyć no, jak żyjesz? Przychodzą ludzie, tak, przychodzą ludzie. My tu robimy sery, to są pierwsze chyba i jedyne sery, które się robi w tej części Polski, pewnie i Europy. No owcze, robimy sery owcze, bunc, bryndzę, kaszkawal, taki właśnie rumuński, różne wędzone, pieczone, świeże. To jest to słynne kopytko, wychowane przez ciebie, tak? Ta słynna kopytka. Ta słynna kopytka. Okej. Tu, za kopyta. Za kopyta. I można iść w góry. No to chwilowo Państwu dziękuję. Idę się zrelaksować. Chyba nie. Kopytka nie chce iść ze mną. A może spróbujemy? Dobra, to pa. Górolka spod samiuszkich Tater. Zrobimy sobie snapa. Dobra. Nie to, żebym był ze wsi, nie? Nie. A że snap to co? A Snapchat, dobra, sorry. Nie, to żebym była ze wsi. No dobra.